W naszym małym gronie redakcyjnym Tajnych Kompletów wpadliśmy na pomysł, coś w rodzaju idei, a będę oczywiście chciał, żeby pan się do tego odniósł. Chcemy rozpocząć akcję petycji połączonej ze zbieraniem funduszy, bo z tego co wiem, Państwa Polskiego, w momencie gdy się zbierze petycję z minimum 100 tysięcy głosów osób, że tak powiem, uprawnionych do głosowania, z obywateli polskich, marszałek Sejmu Polskiego, że tak powiem, według prawa jest zmuszony, czy chce, czy nie chce, w jakiś sposób formalnie na te sprawy zareagować. A w jakiej sprawie ta petycja? Petycja w zasadzie, wydaje mi się, sprawa jest na tyle ważna, to byłby to jakby jedna z pierwszych, tylko pierwszym punktem sprawa zmiany ordynacji wyborczej. To byłby może jeden z pierwszych kroków na, jeśli chodzi o zmianę na lepszą, czyli zmianę pozytywną, żeby tą ordynację wyborczą, która teraz jest w zasadzie naszym zdaniem zupełnie i zagmatwana, i w pewnym sensie w sposób dosyć łatwy fałszuje wyniki wyborów, to byłby punkt numer jeden, ale właściwie myślimy bardziej takie szersze spektrum, szersza sprawa, to byłby pierwszy punkt tej petycji. Gdy ta machina, że tak powiem, zostanie w jakiś sposób pozytywny uruchomiona, potem już tymi samymi mechanizmami możemy w pewnym sensie, wydaje mi się przynajmniej, oddziaływać w sposób pozytywny na Sejm Polski. Jak my to widzimy? Oczywiście mamy kontakty ze sporą liczbą innych stron internetowych, gdzie gdy byłoby to w jakiś sposób pozytywnie przedstawione, rozreklamowane, oczywiście musiałoby się zebrać konsylium osób, Polaków, znanych Polaków, godnych zaufania, znanych oczywiście szerokiej publiczności, które by w jakiś sposób, w jakimś sensie temu patronowały i tą całą sytuację nadzorowały. Wydaje mi się, że właściwie byłaby jedna z metod, czy jeden ze sposobów, gdzie w jakiś sposób nawet i Polonia, jakby na zasadzie połączonych sił, i Polonia, i Polacy w Polsce mieliby jakiś taki parlamentarny, bardzo formalny sposób, znaczy sposób, nie sposób, próbę parlamentarnego zmiany tych, że powiem, smutnego stanu naszego parlamentaryzmu na lepsze. Także jakie jest pana zdanie na ten temat, a żeby to nie były tylko gołosłowne jakieś akcje, kolejną częścią tego naszego pomysłu jest na przykład coś w rodzaju generowanie funduszu w zamian za honor, że tak powiem, bo honor, w zamian za honor złożenia podpisów na tej petycji, na przykład osoby w Polsce mogłyby składać honorową, symboliczną złotówkę, osoby na przykład mieszkające w Kanadzie czy w Stanach symbolicznego dolara, osoby, które by, załóżmy, zamieszkują kraje Europy, no jedno euro na przykład. I nawet gdyby jak słowo ta akcja, jak ta mała kula śnieżna, która potem staje się olbrzymią lawiną, gdyby to nabrało rozpędu, można byłoby zacząć dysponować funduszem stosunkowo dużym, który by oczywiście pozwalał na jakieś akcje bardziej doraźne, bo jak wiemy, samymi dobrymi chęciami i samymi ideami też wiele się nie zdziała. Potrzebne są tego fundusze. Także panie Grzegorzu, jeszcze raz proszę, niech pan się do tego stosunkuje, a za chwilkę oddam głos państwu z sali tutaj. Dziękuję bardzo. No, to już obiecywała, idąc do władzy, aktualnie rządząca ta neo-PZPR, czyli Platforma Obywatelska, obiecywała. To było w ich agendzie wyborczej. To należało do ich programu. Zmiana ordynacji na tę większościową, czyli okręgi jednomandatowe
w których mielibyśmy wybierać kandydatów, a nie listy partyjne. To było obiecywane, były nawet jakieś właśnie tam całe tony podpisów w tej sprawie, no i potem jakąś niszczarką tam w Sejmie oni się pozbywali tych podpisów, no bo jak już do władzy doszli, to ani myśleli zmieniać ordynację. Jeżeli teraz zechcą ją zmieniać, no to będzie znaczyło, że sobie wyliczyli, że w tym układzie też zgarną całą pulę. Jeżeli teraz zechcą to zmienić. Ja bardzo bym nie chciał zarażać nikogo jakimś płonnym sceptycyzmem i właśnie nie chciałbym na takiego tutaj wychodzić, co to myśli, że i tak się nie uda. Generalnie i teoretycznie to ja bardzo popieram ten pomysł. Tak, jasna sprawa, lepiej żebyśmy wybierali kandydatów, żebyśmy wybierali konkretnych ludzi, niż żebyśmy głosowali na listy partyjne, na których kolejność ustalają biura polityczne partii znajdujące się w Warszawie. Bo w tej chwili w Polsce to oczywiście ma wymiar kuriozalny. To dotyczy tak Platformy Obywatelskiej, jak i zresztą Prawa i Sprawiedliwości na przykład, żeby nie było wątpliwości. Prawo i Sprawiedliwość także ustala drobiazgowo w centrali, kto na jakim miejscu się znajdzie, nawet w wyborach samorządowych, nawet w wyborach do rad gmin. I to oczywiście jest paranoja i nic z tego dobrego być nie może. Ale przestrzegałbym nie tyle przed ordynacją większościową i okręgami jednomandatowymi, ile przed takim mniemaniem, że jak to się załatwi, to już wtedy będzie Polska od pierwszego. No bo nie będzie. Tak w ogóle, co już miałem okazję publicznie deklarować, nie jestem, jeśli idzie o szczebel centralny władzy, nie jestem demokratą. Nie wierzę w demokrację. Wierzę w monarchię. Wierzę w konieczność, potrzebę pilną powrotu króla. Pilna jest potrzeba oczywiście, czy Pan Bóg kiedykolwiek to zdarzy, no to jest zupełnie inna sprawa i to się okaże, tak, z biegiem czasu, z biegiem dziejów. Oczywiście moja tęsknota za prawowitym monarchą nie wyklucza i nie podpowiada mi tego, żeby państwa zachęcać do wypisywania się z życia politycznego takiego, jakie ono jest w tej chwili właśnie w tym kształcie demokratycznym. Nie, broń Boże. A zatem, jeżeli państwo zechcecie się przyłączyć do kampanii, która teraz jakiegoś tu w Polsce nabrała nowego oddechu, zaangażował się jeden artysta w propagowanie właśnie po raz kolejny idei okręgów jednomandatowych. No, pan profesor Jerzy Przystawa z Wrocławia od 20 lat o tym mówi. No i właśnie tylko od czasu do czasu to jest podchwytywane gdzieś tam przenika do głównego nurtu. Więc jeśli państwo zechcecie się w to zaangażować, no to bardzo dobrze, bo w ogóle angażowanie się Polaków w sprawy publiczne to jest dobra rzecz. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chcecie zbierać pieniądze, to też świetnie, ale namawiałbym, żebyście zbierali te pieniądze na jakiś bardziej konkretny cel. Bo zbierać pieniądze tak w ogóle na ideę jednomandatowych okręgów wyborczych, no to może nie tyle jakoś źle się skończy, może się skończy świetnie, może mnóstwo pieniędzy zbierzecie, ale może być problem z przeznaczeniem tej sumy, no bo to co to właściwie, jakaś organizacja miałaby te pieniądze potem wykorzystać, żeby szerzyć tę ideę. Wymyślcie więc państwo jakiś konkret. Tym konkretem niech będzie albo myśl o funduszu wyborczym dla przez was następnie wskazanego kandydata,
który miałby wygrać w tych wyborach, w tym przez was wytypowanym jakimś okręgu czy okręgach jednomandatowych, i wtedy to będzie bardzo poważna rzecz. Jeżeli wy będziecie mogli jakiegoś kandydata lub kandydatów wspierać, tak, ale z góry to sobie powiedzcie, że zbieracie na to, żeby był powiedzmy na przykład wystawiony w Siedlcach albo w Augustowie jeden kandydat, ale kandydat wspierany przez was Polaków z Toronto albo może z jakichś zupełnie jeszcze innych okolic. To by była nawet fajna rzecz, prawda? Bo władza ludowa w Warszawie wiele zrobiła, żeby Polaków, którzy są w diasporze, którzy są na emigracji, żeby odsunąć od spraw publicznych i żeby im utrudnić na przykład głosowanie i żeby jak już głosują, to żeby to miało jak najmniejsze znaczenie. No i to by mogło być coś nowego i coś dobrego. Gdybyście tak wy, tak jak powiedzmy partia ta słynna herbaciana amerykańska, prawda, nie wystawia kandydatów własnych, tylko wskazuje na listach tych, których popiera, prawda, albo też odwrotnie, wskazuje tych, których potępia, nie popiera i których awansu do kongresu sobie nie życzy. Więc tak, to bym namawiał, żebyście bardziej skonkretyzowali swoje cele, jeżeli chcecie z jakąś kampanią ruszać, taką kampanią o wymiarze finansowym. A żeby ona miała wymiar finansowy, to też dobrze by było, bo właśnie zbieranie podpisów pod petycjami, no widzicie Państwo, ponad 2 miliony ludzi się podpisały w obronie telewizji Trwam i władza lekce to sobie waży. Władza to ma w nosie, nic sobie z tego nie robi. Więc gdybyście wy mieli siłę wymierną w dolarach amerykańskich, USA czy też kanadyjskich, a to wtedy i gdybyście te pieniądze właśnie przeznaczyli na kampanię jakiegoś swojego kandydata lub kandydatów czy kandydatek, no to by na pewno nie przeszło niezauważone. Ale jeszcze jeden mały podpunkt, że zdaje mi się, że jest jeden cel bardzo konkretny, na które wasza zbiórka pieniędzy i jakieś działania organizacyjne bardzo by się przydały. Ja bym was mianowicie, rodacy, namawiał do tego, żebyście gdzieś w kraju, ale to znowu musiałoby być jakieś konkretne miejsce, najlepiej oparte o jakąś parafię, prawda, jakąś szkołę na przykład katolicką przy wybranej przez was parafii, gdybyście obdarowali taką dotacją celową tę wybraną przez siebie parafię, tego wybranego przez siebie księdza proboszcza z tą wybraną szkołą i jej kierownikiem czy dyrektorem, żebyście ich obdarowali taką dotacją celową na to, żeby sobie zbudowali strzelnicę przy tej szkole i przy tym kościele. Tak? Bardzo was na to namawiam. Znowu ta akcja byłaby... Nawet gdyby była jedna strzelnica, oczywiście marzyłbym, żeby tych strzelnic rozkwitło tyle, ile parafii w Polsce, prawda? Żeby ludzie po sumie niedzielnej, zamiast iść do mola, zamiast iść do galerii handlowej, żeby tam, prawda, babcia z wnuczkiem na tę strzelnicę się udała i wydała parę złotych na ćwiczenie. Ale jakbyście tak zaczęli od jednej strzelnicy, żeby była taka strzelnica, powiedzmy, niech ona będzie w Pcimiu. Niech ona będzie w Pcimiu na przykład, albo w jakiejś Wólce Górnej czy Dolnej, ale żeby to była wasza strzelnica, którą, no, analogię bym tutaj widział do tych pięknych akcji Polonii amerykańskiej, do tej całej, prawda, akcji, która za pierwszej wojny światowej kulminowała tym przecież poborem do wojska. Dzisiaj jeszcze poboru żadnego nie urządzamy, bo nie wiemy, do jakiej armii by poszli ci, co by się zgłosili, prawda, i kto by nimi dowodził, czy przypadkiem nie izraelski generał tam Esze, który mówi 800 lat słuchaliśmy Polaków i więcej już nie musimy, więc lepiej ostrożnie z tym zaciągiem wojskowym dzisiaj. Natomiast strzelnice dla dziatwy szkolnej i młodzieży akademickiej
To naprawdę jest rzecz potrzebna, dzieło byłoby zbożne. Ja już kończę ten wątek, ale proszę Państwa, spójrzcie na to w ten sposób. W jednej szkole w Ostrołęce, powiedzieli mi, w prywatnym gimnazjum klasycznym, takim społecznym gimnazjum klasycznym, powiedzieli mi, że wprowadzili do programu nauczania obok oczywiście języków klasycznych, obok logiki, wprowadzili też kaligrafię. I od kiedy dzieci uczą się kaligrafii, to mają też lepsze wyniki z matematyki. Więc tak samo spójrzcie Państwo na sztukę celnego strzelania. To jest rzecz, która kształci odpowiedzialność, kształci skupienie, precyzję, prawda? To nie chodzi tylko o jakieś bezmyślne walenie z kałacha do słomianych manekinów, tylko chodzi o kształcenie do odpowiedzialności, prawda? No oczywiście, i to już naprawdę koniec tego wątku, byłoby najpiękniej, gdyby ta strzelnica w tym pcimiu czy tej wólce, gdyby była poszerzona o piwiarnię, prawda? Żeby jak się już Polacy spotkają na strzelnicy, to żeby potem mieli gdzie usiąść i pogawędzić. Proszę Państwa, nie traktujcie tego jako żartu z mojej strony, niewczesnego. Może ktoś pomyśli, tu poważne sprawy, trzecia wojna światowa, Polska upada, a ten o piwie i strzelnicy. Proszę Państwa, przy tym się trzeba zakrzątnąć. 100 lat temu nie było jeszcze nawet po głowie nie chodziła ludziom wojna światowa kolejna, wojna powszechna ludów, a były tu i ówdzie gromadki Polaków, którzy przynajmniej uczyli się obchodzić z bronią palną. I oczywiście, że pole walki dzisiaj już nowoczesne nie to samo, ale proszę Państwa, dlaczego mają tylko sprzedawczycy, zdrajcy, bandyci, gangsterzy, dlaczego oni mają mieć monopol na tę umiejętność? Niech też troszeczkę rozgarniętych, inteligenckich, wrażliwych, miłych, dobrze wykształconych dzieci polskich, niech przynajmniej wie, którą to stroną brać do ręki i co zrobić, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Więc ufundujcie Państwo strzelnic. W tym samym tonie, tak w cudzysłowie, pół żartem, pół serio, czasami są hasła amerykańskie, Grzegorz Braun na prezydenta. Bardziej serio niż żartuję, prawda? Bo, że tak powiem, cenimy pana, słuchałem pana już od paru dobrych lat i w zasadzie jest pan jednym z nielicznych Polaków, na tyle odważnych, ale zarazem na tyle myślących, bo sama odwaga też nie wszystkich nam spraw nie załatwi, to ma być odwaga połączona z głęboko przemyślanymi ideami, przekazywanymi w sposób bardzo, bardzo celny, bardzo trafny. Także teraz już przestaję mówić i oddaję... Bardzo wyraźnie się zastrzegam, że moje aspiracje, proszę Państwa, osobiste, sięgają tak daleko, że moim największym marzeniem jest to, żeby umrzeć nie jako obywatel, ale jako poddany, tak? Ale jako poddany. Natomiast całkiem serio, to jedno i drugie i trzecie jest serio. Jeżeli Państwo szukacie ludzi, którzy z Waszą pomocą mogliby lepiej zafunkcjonować na arenie publicznej w Polsce, to ja dzisiaj podałem imiona i nazwiska dwóch moich bohaterów, moich kandydatów do piastowania każdych urzędów, a to są Janusz i Piotr Walentynowiczowie z Gdańska. Nie traćcie ich Państwo z pola widzenia. To są naprawdę niezwykli ludzie. Jak widziałem, patrzyłem na to, jak właśnie psychiczną i fizyczną odporność manifestują przez te dni przy tych kolejnych, tej peregrynacji kolejnych trumien po Polsce, no to tak sobie myślałem, obyśmy dożyli tego, żeby to któryś z nich dowodził tą żandarmerią wojskową, która tam właśnie, jakby to powiedzieć, no może nimi nie pomiata, ale uczestniczy w akcji, która
która służy raczej zabezpieczaniu opinii publicznej przed niepożądanymi przez władzę informacjami niż odwrotnie. Janusz i Piotr Walentynowiczowie. Спустись.